Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku Stited Grail The Fall of Avalon. No, jesteśmy u naszych... My nie wiem, jak ich dalej nazwać, czy to są bożkowie, czy to są pramieszkańcy. Nie, to nie są pramieszkańcy z tego, co oni mówili. Ale dobra, rozwalmy sobie te... Nie wiem, to są serca jakieś. Co się stało? Nic? Wymaga pulsująca osobliwość. Dobra, zobaczmy w takim razie, gdzie ona będzie. Czy tutaj gdzieś z tyłu? Nie wyglądają te świecące kamienie się, ale... Tam coś jeszcze jest pomiędzy jakby. Tam pewnie nie wejdziemy. O, to jest chyba ta osobliwość. O Jezus, jak to wali po oczach. The mortal holds the relic. Still it remains sane. The frenzied dreams do not haunt it like the others. Golem? Give it to us. Or thy body and mine will be shattered to dust. Ja chcę, tak się zastanawiam. And every speck of spirit that shall remain will suffer in endless pain, each one individually. Mogę chyba uciec stąd, co z tym? Czy nie? Czy nie daliby mi? Jak myślicie? Może bym im uciekł. Wydłupił stąd i tyle by było z tego. Nie wiem, gdzie to jest. Jest tutaj pulsująca... A, jest tym, nie mogę nic zrobić w sumie. No. No, kill it, strangle it, smash it, drown it. Such a pitiful creature cannot decide. O kurna, nie to chciałem zrobić! Byłem ciekaw, co się stanie. You made a grievous error. Just like every mortal. Oh, it'll be dreadful. I'd rather not look at it. Why? Why did you force us into this? You shouldn't have played with us, mortal. Oh, oh, oh. Faktycznie sobie poigrałem trochę z nimi, ale... O kurna! Dobra, fighting! Ale oni są... słabiutcy przeca. Poczekajcie, tylko... No oddajcie mi... kondycję! O, jaka lipa jest. Nie, ale jestem ciekaw, co się wydarzy, jak ich pokonam. Choć i tak pewnie wrócimy sobie z zapisem do tego wcześniejszego, no bo nie to chciałem ogólnie zrobić, nie? Znaczy, chciałem ich uwolnić. Bo byłem bardziej ciekaw, co się wydarzy, jak ich uwolnię. Aniżeli to, jak ich pozabijam, no bo jak ich pozabijam, to wiadomo, to ich po prostu nie będzie. Ale byłem ciekaw, jakie konsekwencje będą, jak... ich nie pozabijamy. Dobra. Zdechli, i co się dzieje? Wszystko się trzęsie. Ale nie widzę, żeby coś się zapadało, albo co? E? Już? Dobra. Czytajmy sobie, słuchajcie, tą grę. To było chyba tu. Czytajmy sobie tą grę jeszcze raz. I teraz zróbmy ją tak, jak chciałem zrobić. Czyli rozwalmy to. Bo to jest niepotrzebne. Idźmy, weźmy to pulsujące coś tam. Nie pamiętam, jak to się nazywało. I... włóżmy to na to miejsce, bo to mnie bardziej ciekawi, co się stanie, jak to zrobimy. Czy oni się zrespią jako wielki golem na przykład? O! Dzieje się. Co się dzieje? Without the power contained in the vessel, the entrance will soon collapse, along with the rest of this place. No, a, czyli mamy uciekać po prostu. Czyli konsekwencje tego będziemy widzieć dopiero później. Wniosek z tego. O kurna, dobra, czyli to ma dalekosiężne skutki. Spoko, o, no dobra, wejście się zaraz zawali, ale ja tu mam jeszcze rzeczy do zlutowania, więc są rzeczy ważne i ważniejsze, no sorry. Jakby nie było, nie wiemy nawet, w którą stronę uciekać. Pomyślałem, że tędy jest miejsce do ucieczki, ale jednak nic z tego.
Bo tak realnie wiecie, tamto nam nic nie dało, nie? Że pokonaliśmy ich, nic się nie wydarzyło. Tutaj się chociaż coś stało. Dobra, ale jak mam... A, w ten sposób mam wyjść, okej. Okay. O kurna. Jestem ciekaw, jakie to będzie miało konsekwencje. No bo tam to wiadomo, tam byliśmy pewni, nie? Zabijamy tego golema i tyle. Ale tutaj... Tutaj mogą być ciekawsze konsekwencje. O nie. No i... Ja pier... No naprawdę? Poważnie, gro? I co ja jeszcze? Damage mnie zadaje? Dobra. Umarli, umarli. No i co? No dobra, ale co dalej, bo... Jakby... Mam wrażenie, że... Jakby co dalej? Ile mam miejsc na te rogi południa, żeby zrobić w ogóle? Ale still jakby, co dalej? No uwolniliśmy tego golema. Jakby i co? O nie, znowu ogniożer, ja... Nie trafiłem jeszcze! No jakby trzymajcie mnie przeca. Ja dzisiaj mam jakiś problem, słuchajcie. Ewidentnie. Dobra, uspokój się tym niedźwiedziem. Przecież z czym do ludzi, no. Z czym do ludzi, panie kochany. Co tutaj było, pamiętacie? Bo ja już nie, a tutaj mamy misję. Nie, to nie tutaj. W tamtym miejscu, w którym byliśmy. Jest ta misja, tylko czemu mnie teleportowało w takim razie tutaj, a nie pod to wejście? A, dobra. To są bandyci, tak stawiam. No, jakbym zgadł. Dobra. No kurna, ale jest problem. Znaczy, denerwuje mnie strasznie ten brak kondycji mój, nie? Strasznie mnie to denerwuje. Bo jakby całe to, że tak fajnie wygląda ta walka, kurna, ginie przez to, że... Kondycja taka beznadziejna, nie? Dobra, pustą skrzynię to już mieliśmy. Weźmiemy sobie te rzeczy. W sumie ten wytrych się przyda. Ten nic nie miał. Ja mam strzałę w klacie wbitą. To trzeba na pewno wyciągnąć. O! A to ci ciekawostka. Zbugowany delikutaśnie. No dobra. I czy my jesteśmy? Jesteśmy. Już prawie... No co tu się dzieje z tymi... Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Jest ten teleport tutaj nadal. Tak jakby... Co jest? Dlaczego ja mogę tu jeszcze raz wejść? Cofnęło mi progres, czy co? O co tu chodzi? Że ja już tędy wchodziłem, nie? Byśmy już tu byli. Czemu ta misja z rogami południa nadal tu jest? Oj. Nie chciałem spadać na dół. Ej, ale oni już nie kopią teraz. Bo mi się wydaje. Nie no, tu się nic nie dzieje. What the fuck? A i tu jest teraz zasypane to. No to co ja mam tu za misję niby? Bo jakby wiecie, jak tu przyszedłem, pokazywało mi, że tu mam misję. Jakby dlatego tu zeszliśmy. A, myślałem, że to wybuchnie jak w to... O! Aha. To się zbugowało się delikatnie. No tu też nic nie ma. Nie wiem, czy ja go po prostu muszę zabić, żeby... Oj! Zrobiłem małą aferę, słuchajcie. Wszyscy się na mnie chyba delikatnie zdenerwowali. Tak mi się wydaje przynajmniej. Aj, nie, wróć!
Oj, ale strasznie nie, no to beznadziejnie zrobili. To zrobili mega beznadziejnie. Wygląda tak pobugowane, jakieś takie, nie wiem. Nie podoba, w ogóle mi się, szczerze w ogóle mi się nie podoba ta misja, nie? Mam wrażenie, jakieś tak... Ja mam wrażenie takiego wiecznego bugu w tym. Ale czemu? Nie potrafię odpowiedzieć. Że sam fakt, że on mówił, że o, to się zaraz zawali, a ja tu przychodzę normalnie, gdyby nigdy nic. No to to już jest takie, że coś tu kurna jest nie tak, jak być powinno. No fajne wybuchy, tylko co z tego? No ja tu nic nie mogę zrobić jakby, nie? A jakbyśmy mieli tutaj, nie wiem, jakąś kontynuację, cokolwiek, no ale tu nic nie ma. My tu już wszędzie byliśmy. Tylko weszliśmy zobaczyć, że ten... No chyba, że to jest tak, że po prostu się, nie wiem, nie aktualizuje ta misja, dopóki nie zrobimy wszystkich trzech tych miejsc. Ale to jest dla mnie trochę bez sensu. Jakby to jest nielogiczne w sensie takim, nie? Bo to powinno być tak, że jak robisz misję w danym miejscu, to masz już ją skończoną w tym miejscu i tyle, a nie, że jakby... Wiecie, o co chodzi, nie? Nie wiem, bullshit. O! O kurwa. Gdzie ja jestem? O! Wow, wow, wow! W teleporcie utknąłem głową. No dobra, no i widzicie, i tu jest to, ale dobra, zobaczmy sobie to rogi południa. A, bo... Dobra. Ja jestem po prostu dzbanem, bo tu chodzi o te dziwne skały, dlatego on mi pokazuje to miejsce, bo tutaj mogę je wydobyć, nie? O to chodzi w tym wszystkim. Oj. Oj, zamek mi się nie wczytał, oj. No tego się nie spodziewałem, muszę przyznać, tego się nie spodziewałem. Natomiast ja bym chciał z Osbryndem pohandlować trochę i jeśli będziemy mieć opcję, to, żeby nam ulepszył, bo dropnąłem takiego budzydana tam, nie wiem czy widzieliście. O tego. I w sumie on po ulepszeniu powinien być lepszy od tego mojego, który mam. I ten miecz ze starostali też niby byłby git, ale no, jakby nie oszukujmy się. Przywraca zdrowie i manę, dobra, to tego nie potrzebuję. Pancerz sobie zostawię, to nie wiem, to sobie zostawię. 5 obrażeń magicznych, nie wiem, zwiększa obrażenia. Atak z ukrycia zwiększa, no to nic. Bada truciznę. Posprzedawałbym coś, tylko ja nie za bardzo wiem, co ja mogę sprzedać, nie? Zbroja królewskiego rzeźnika. No ona jest gitem, ale no kurwa za 6 mam ją sprzedać? Naprawdę? Za 6? No nie wiem szczerze. No nie wiem. No nie wiem. To mogę sprzedać. Bo tamte nagolenniki są lepsze. Ten zardzewiały pancerz rycerza na pewno mogę sprzedać. A stąd musiałbym wyciągnąć relikty. Relikty wydobądź. Stąd bym je wydobył. Ile to kosztuje? Kurwa, 500? Naprawdę to kosztuje 500? No dobra, no nie mało, ale no trudno. Wydobądźmy z każdego. I teraz tak. Jeśli bym chciał naostrzyć tego budzydana. Kurwa, na tego mam plus 4, nie? Jakby nie było podwójne. Trochę żałuję teraz, że wyciągnąłem to, no ale już chuj, trudno. Kurwa, powiem wam, że nie wiem, co mam zrobić za bardzo. No, na pewno tą zbroję byśmy zamienili. Ja ją właśnie wyrzuciłem, tak. Na pewno byśmy tą zbroję sobie zamienili. Ten hełm nie. Coś jeszcze tutaj było takiego, że średnie było, a nie ciężkie. Czekaj. A te. Nagolenniki. To weźmiemy. One mają trochę mniej pancerza, co prawda, ale to jest średni pancerz, więc powinienem troszeczkę lepiej się ruszać. Ale to nic nie zmienia, bo dalej mam ciężki pancerz na sobie, jakby całkowicie. Widzicie? Czyli to nic nie zmienia pod tym kątem. Musiałbym wszystko zmienić.
Kurna, nie wiem jak to dobrze zrobić, nie wiem jak to dobrze rozegrać, bo teraz pewnie, żeby te relikty włożyć, to... Dodaj miejsce na relikt, nie, a dołącz relikt? A nie, dołącz relikt jest za free chyba. Chyba. Dołącz miejsce na relikt, ile kosztuje? 200. Dobra, to dołączymy. Tu nie mam włożonego, to nie. Tutaj by się przydało też. I naostrzyć, no ale dobra. Aha, bo wydobądź, albo ja tylko jedno z tego mieczu giganta ściągnąłem, no dobra. To teraz tak, tą zbroję i relikt. Mniejsza koszt punktów kondycji wszystkich akcji. Odpala przeciwników, to nie. No i dodatkowe 50% obrażeń, jeśli masz pełne punkty many. Magii. No to sobie dołączymy. Teraz tak. A, bo na pozostałych rzeczach też nie mam, kurna. Dobra, na tych nagolennikach wrzućmy sobie... Co ja tu wrzuciłem? Dobra, to sobie wrzućmy. Na płaszczu mogę co zrobić? To, bo nie wiem co to było, nieważne. I teraz tak, no dodaj miejsce na relikt. Gdzie ja mogę jeszcze dodać miejsce? Aha, tylko że ja nie mam hajsu już. No to jest trochę przypał, szczerze mówiąc. To jest trochę przypał, ale ta zbroja... O! 265. Ja jestem w stanie zrobić tak, żeby... Rycerski napierśnik na przykład skraftować. I mógł go sprzedać za jakiś tam w miarę fajny hajs, czy to tak nie bardzo działa? 21. O ja pierdolę, no to faktycznie. No to faktycznie, no tyle pieniędzy, że poszaleję. Tyle pieniędzy, że poszaleję, słuchajcie. No... Taką ilością hajsu to ja nie wiem co ja mam zrobić. Dobra, to sobie wszystko sprzedajmy, bo tego nie używam w ogóle. To też mogę wszystko sprzedać. Dziwno plazmy zostawmy, ale dziwno skałów mogę trochę sprzedać, o. W sumie to nie byłoby takie głupie. Tą miksturę many to też w pizdziet. Co my tu jeszcze mamy? Tu jakaś mikstura many też. Trzeba troszeczkę posprzedawać, bo mamy za dużo tych rzeczy. A umówmy się, akurat mikstur many to my nie używamy w ogóle. Wywołuje furię. No dobra, tego też nie potrzebuję, bo nie wiem jak ta furia działa w sumie. Whisky się nie przyda. Tego żarcia nie ma co sprzedawać, bo to są groszowe sprawy. Może dorzucanie, jakieś bielunie, nie bielunie, kurna. Najdroższe niby na samej górze, nie? No ale to umówmy się, tu już nie ma nic drogiego. No same tanie rzeczy. Tu są już same tanie rzeczy, nie? Niezbędna podczas ucieczki przed aberracją dziwu. Dobra. Ile mamy hajsu? Poczekajcie, bo ja już się zgubiłem. 1700. My coś naostrzyli sobie. Tylko się zastanawiam co. Ale chyba zbroję, co? Na 209. Byśmy zrobili. I może jeszcze byśmy relikty jakieś dodali. Jeśli możemy dodać, w sumie możemy. Tak, tu za 200. Tu za 200 i zobaczmy co możemy dołączyć tu. Nic, bo nie mamy. I nic, bo nie mamy. Nie no super, to zajebisty deal zrobiłem. Dobra, to ja sobie do tych mieczy może chociaż pododaję, wiecie, bo to... Przyznaję broni kradzież życia, to bym chciał do tej. A do tej bym chciał... Ale nie trucizna... Nieznany. Atak z ukrycia to nie, tu nieznany. Obrażenia magiczne. No to nie, no to... Kurwa, to nie wiem. To chyba damy jeszcze jedno i tyle. Dobra, dzikie amulety, żeśmy stracili. A, bo ja z tym Osbryntem miałem pogadać przecież o tym dziwnoskale. No i widzicie, to jest wrażenia. Oto gong oraz dziwnoskał. A, czy jeszcze gong muszę zabrać ze sobą? Gong jest tu czy tu? Kurwa. Nie, z krwawego jeziora raczej nie. To gong będzie pewnie tu.
Oni mówili, że w tym. Że właśnie, o, że właśnie, że tu. Ja tu kurwa gongu żadnego nie widzę, tak to. BH. Tutaj ma być niby, ale. Ja tego gongu to tu nie widzę, moi drodzy. Nie wiem jak wy, ale ja go tu nie widzę. O! To ciekawe. Że tutaj gdzieś jest jakieś wejście. Myśmy tu raz byli, nie? Ale ja już nie pamiętam, jak tędy się właziło. Gdzie ten gong? A, leży. Dotyk matki. O, zaklęcie. Sakiewka. Kieł. Mamy gong. Coś tu jeszcze leży może? Nie, to czemu ja w sumie tego gongu tu wcześniej nie podniosłem? Chyba, że ja go nie widziałem po prostu. Chyba, że ja go nie widziałem i to jest ten temat. Że go, wiecie, nie podniosłem, bo go nie widziałem, nie? No może tak być w sumie, może tak być. Lipka, może tak być. Dobra, idźmy, zobaczmy. Co tu ciekawego ma dla nas Osbrynd? How did you... Oh, forget it. I don't even want to know. Just give me a moment. No i pięknie. Here. That should do it. Do whatever you need to, if you're really sure about this. But please try to come back alive. Dziękuję, Osbrynd, że się tak martwisz o mnie. Dziękuję, Holipa, to miłe bardzo. Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Żeby już, wiecie, żeby nie było tak, że ja ten gong odpalę, później się okaże, że tam jest dłuższa temat, pół godziny, wiecie o co chodzi. Natomiast dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, koniecznie zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co, zapraszam was do kolejnych odcinków, na razie, no i cześć.